TV24, reporter Sky. Proszę Państwa, pan Zbyszek Skaczyło, Frank Skalenius, przyjechał w odwiedziny z paniami, by popatrzeć jeszcze na swój dom. Dom, drodzy Państwo, w którym mieszkał przez ponad 30 lat. Ponad 30 lat po to, żeby w końcu wyjść z tego domu. Drogą podejrzewam, że niezbyt do końca z ludzkim sumieniem zgodną. Z prawem, które dał nam chyba Bóg, bo wszelkie prawo pochodzi od Boga. I wedle Niego nie powinniśmy sobie krzywdy robić. A to, co spotkało pana Skaleniusa, jest jedną wielką krzywdą wołającą o pomstę do nieba. To jest ten dom, który został, drodzy Państwo, sprzedany za pewnie niemałą kwotę, a to, co zaoferowano później, i to uczyniła tak zwana najbliższa rodzina, to mieszkanie, w którym biedny, zapracowany, starszy człowiek otrzymał, właśnie nie otrzymał, zamieszkał w małym mieszkanku, ładnym można by powiedzieć, nawet i apartamencie, z którego pani Katarzyna, córka go również, że tak powiem, wysiedliła. Dlatego, że rzekomo miał podpalić to mieszkanie. A prawda jest taka, że on po prostu wyszedł do toalety, a była, że tak powiem, otworzona, zapalona kuchenka i nic się nie spaliło. Urządzenia są tak czułe, że alarm się włączył i nic wielkiego. Natomiast niecnym ludziom posłużyło to do tego, żeby dać powód do wyrzucenia, że się tak wyrażę, Państwo wybaczcie, tego człowieka do tak zwanego przytułku socjalnego. Człowiek, który całe lata tyrał, pracował na te dzieci, dzisiaj one jemu fundują taką przyszłość, że on musi w jakimś hotelu razem z narkomanami i tak dalej, chociaż ma tam opiekę, ale w takim towarzystwie przebywać. A to jest ten dom, na który zapracował i w którym 30 lat mieszkał. Ja chciałbym zapytać, czy tak powinny postępować dzieci z własnym ojcem? Ojcem, który dla państwa szwedzkiego jakoś się zasłużył. Zasłużył się jakoś i to nie jakoś w sensie jakimś negatywnym, wręcz bardzo pozytywnym, bo przecież otrzymał odznaczenie w postaci medalu za pracę, który był w Polsce, to się tak nie zdarza, ze szczerego złota, ileś tam gram. To świadczy również o docenieniu państwa szwedzkiego, tego, który dał z siebie tyle, aby jeszcze być później wyróżnionym. Pan Skalenius ratował dziewczyny żydowskie. Doceniło to państwo Izrael i Instytut Yad Vashem, odznaczając go medalem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata. Ja chciałbym zapytać, czy dzisiaj taki człowiek miałby w taki sposób spędzać resztę swojego życia? Gdzie są władze? Jak rodzina się z nim obeszła? Tych pytań można byłoby mnożyć, ale ja chciałbym, żeby był taki moment, aby się przebudziły ludzkie sumienia urzędników, rodziny, i oby właśnie ci ludzie mogli odpowiedzieć na te pytania. Tych pytań jeszcze byłoby na pewno więcej. Jeszcze raz popatrzmy sobie na ten dom, w którym kiedyś mieszkał Frank Skalenius.
TV24, reporter Sky. Szwecja, Göteborg, kawa z Wegen, 2012 rok. Jestem, proszę Państwa, trochę też, można powiedzieć, podemocjonowany, bo normalny człowiek, normalnemu człowiekowi trudno to wyrazić, bo nie ma, bo każdemu się cisną łzy do oczu. Tak jak jest to w naszym przypadku, tych, którzy przywieźli tutaj pana Franka Skaleniusa, wel Zbigniewa Skaczyło. Czekamy na wasze, szanowni państwo urzędnicy i szanowna rodzino, odpowiedzi. Dlaczegoście tak skopali życiowo człowieka, który dał wam wszystko z siebie, co mógł tylko dać? TV24, reporter Sky.